ostatnio rozmawiałam z Krzysztofem Ibiszem, który powiedział, że pracuje w telewizji dzięki pani. Co takiego miał Krzysztof Ibisz w sobie, że wypatrzyła go pani i zobaczyła jego potencjał? To ja muszę powiedzieć, że jestem zdziwiona, że Krzysztof powiedział, że ja mu pomogłam, czy wprowadziłam go do telewizji, bo ma zwyczaj pisać w wywiadach, że znana osoba z telewizji, więc występuje w charakterze osoby. No ale to dobrze, to jakaś nastąpiła poprawa. Po prostu przystojny bardzo chłopak, bardzo sprawny, przygotowany, bo przecież po szkole aktorskiej, więc tutaj nie było problemów ani z uczeniem się tekstu, ani z dykcją. Także no tylko i wyłącznie trzeba było go posadzić przed kamerą, bo oczywiście te elementy, o których ja mówię, wcale nie świadczą o tym, że ten człowiek już może zostać gwiazdą. Jemu się udało, bo oprócz tego jeszcze miał takie cechy, no, charyzmatyczne w jakimś sensie.